Począwszy od czwartku 24 maja przez dwa dni południowa część miasta położona za rzeką będzie pozbawiona dopływu ciepłej wody. Ma to związek z tym, że na południu naszego miasta powstają bardzo duże osiedla mieszkaniowe i magistrala ciepłownicza, która w tym momencie biegnie na południe Suwałk, nie jest już w stanie dostarczyć tyle ciepłej wody, ile powinna. Dlatego są tutaj konieczne duże inwestycje i te inwestycje mieszkańcy Suwałk mogą już zaobserwować jadąc ulicą Kościuszki czy też Wojska Polskiego. Tam widać, że te prace są prowadzone. No i teraz, mówiąc kolokwialnie, zepniemy wszystkie te linie ciepłownicze, które zostały wybudowane w całość. Jak zapewnił nas Kamil Sznal, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej dołoży wszelkich starań, aby możliwie jak najszybciej wykonać roboty na sieci. Oczywiście prace tam będą prowadzone cały czas, bez żadnych przerw, więc być może uda się ten czas skrócić. Mimo to mieszkańcy powinni liczyć się z dwudobowym brakiem podgrzanej wody.